jesteście na kanale Healthy Lifestyle i dzisiaj zabrałam Was do mojej łazienki. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze widać, bo nie dostawiałam sobie żadnej lampy. No więc trzymam kciuki, że jestem dobrze widoczna. A zabrałam Was do mojej łazienki, żeby pokazać Wam pierwszą część kosmetyków, które używam często, do których wracam. Zdejmę sobie gumkę z ręki. Do których wracam, które bardzo lubię, które mi się sprawdzają. I będą to może też takie polecajki dla Was, może też będziecie chcieli z tego skorzystać. I może tak, aktualnie to, z czego korzystam i mi się kończy i bardzo lubię, jest to antyperspirant marki Sanex Zero Sensitive, który wygląda o tak. Bardzo ładnie pachnie, ma takie, Sanex ma takie delikatne pudrowe zapachy, jeśli chodzi o dezodoranty, znaczy antyperspiranty. Miałam też dezodorant, który pokazywałam Wam ostatnio w Denku, tylko tak, tutaj Wam pokazuję, ja mam jeszcze jeden gdzieś i też pachnie bardzo ładnie pudrowo. Nie podrażnia, ja mam problem. Kiedyś nie miałam tego problemu, teraz mam, że antyperspiranty takie w sztywcie potrafią mnie podrażniać i sprawiać, że moja skóra jest czerwona i piekąca. Ten tego nie robi, skóra jest mimo wszystko po użyciu jego gładka, no on nie zawiera aluminium i jest zrobiony tak jak najbardziej w porządku. Nie można go stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, ja to przetestowałam, stosowałam go gdzieś tam po depilacji i gdzieś tam mnie nie piecze, jeszcze raz powiem gdzieś tam, to się zestrzelę. Bo chcę powiedzieć szybko, a koniec końców wychodzi tak, że gdzieś tam powtarzam słowa, no musicie mi wybaczyć. Ciągle uczę się mówić płynnie przed kamerą i być tak elokwentna jak na co dzień, ale nie wychodzi. Ja te antyperspiranty poznałam stosunkowo niedawno, ale to jest mój drugi i mam jeszcze trzeci w kolejce, także będę je stosować regularnie i będę do nich wracać, bo już miałam bardzo długi okres czasu problem, żeby wybrać jakiś fajny antyperspirant lub antyperspirant, dezodorant. Miałam naturalny dezodorant w kremie kiedyś z Naturologii, który przepięknie pachnie, ale no zawiera niestety sód. I za pierwszym opakowaniem byłam nim zachwycona, a drugie niestety już mnie podrażniło. Więc przestałam go stosować, bo po prostu mnie podrażnia, ale byłam bardzo zadowolona z tego, jak działa. Inny dezodorant, który bardzo polecam i wciąż go polecam, jest dezodorant naturalny w kremie z Hemp King. Nie dość, że świetnie sobie radzi z potem, to jeszcze cudownie pachnie, no i gdzieś tam nie podrażnia. Mnie przynajmniej nie podrażnił, a mam do tego tendencję. Kolejny kosmetyk, który bardzo polubiłam, jest to krem pod oczy i w okolice ust od Hada Labo Tokio i mam go już na wykończeniu, więc mam jeszcze w zapasie krem innej marki, więc będę musiała najpierw skończyć tamten, ale z pewnością do niego wrócę. On ma taką bardzo lekką, mleczkowatą konsystencję, bardzo fajnie się rozprowadza. Zazwyczaj nakładam go za dużo, ale on i tak jest bardzo wydajny, więc jak nałożę go za dużo, no to gdzieś tam nie tylko lecę w okolicy oczu i czoła i ust, ale właśnie gdzieś tam przeciągam jeszcze na czoło. On jest taki wodnisty, ale bardzo fajnie się wchłania. Moja skóra pod oczami teraz jest już w dobrym stanie, chociaż ten makijaż mnie bardzo postarzył. Mam takie wrażenie. Moja skóra pod oczami, okolice pod oczami jest aktualnie w dobrej kondycji. Nie wiem, jak on sobie poradzi z jakimiś większymi problemami, chociaż tutaj jest napisane, że jest to krem na głębokie zmarszczki do okolic oczu i ust na dzień i na noc, więc w teorii powinien sobie poradzić perfekcyjnie. Ja jestem z niego zadowolona, ale no zależy też, co kto lubi. Kolejny produkt, który bardzo lubię i będę do niego wracać, jest to Serum Shot Multipeptides z kolagenem i ceramidami od Eveline Cosmetics. On wygląda tak. Nie mam go już zbyt dużo, ale spokojnie, bo mam kolejny już w zapasie i wzięłam sobie też ostatnio serum kofeinowe, tak do przetestowania, więc mam tutaj już dwie tubeczki serum w zapasie. Ten jest też taki właśnie wodnisty. Chociaż zepsuła mi się w nim pipetka, to taki minus, że zepsuła mi się pipeta i ciężko jest bardzo odpowiednią dawkę tego serum wydozować, ale no gdzieś tam sobie można poradzić, bo można wyleć na rękę, także mały minus, chyba że ktoś bardzo nie lubi, jak mu się psują pipety, no to istnieje ryzyko, sprawdzę, czy mi się w tym drugim opakowaniu zepsuje i dam Wam znać. Jest bardzo lekki,
ale jednocześnie mam wrażenie, że tak fajnie osadza się na skórze, ale nie mam na myśli osadza się, że tak zapycha silikonowo, tylko że ją tak odżywia i nadaje jej soczystości. I to mi się bardzo podoba. Trzeba chwileczkę poczekać, aż się wchłonie całkiem, ale nie jest to jakoś bardzo problematyczne. Całkiem przyjemnie pachnie i widzę faktycznie, że moja cera staje się taka bardziej rozjaśniona i po prostu zdrowsza. Kolejne serum, które bardzo lubię, ale też mam go już tutaj niewiele, bo nie wiem, czy to będzie widać, ale naprawdę jest go już niewiele. Jest to Hoa Natural Serum Witaminowe Migdał i Winogrono. I to serum przepięknie pachnie winogronami, jest bardzo tłuste i olejowe, dlatego ja używam go tylko na noc i używam go często też do masażu płytką jadeitową lub rollerem, bo wtedy czuję, że właśnie ta skóra tak fajnie pracuje. I on jest tłusty, przez co ja mam wrażenie, że wypełnia mi tak gdzieś te wszystkie jakieś zmarszczki, jakieś niedoskonałości i czuję, że moja skóra po nim jest też właśnie taka zdrowa, odżywiona, pełna blasku, ale takiego naturalnego blasku. Jednak minus jest taki, że produkt jest bardzo tłusty, więc na dzień bym go nigdy nie użyła, bo nie ma nic gorszego niż przyklejające się włosy do twarzy i to takie pojedyncze. Nie oszukujmy się, nie ma nic gorszego. Ale ogólnie go polecam. Wiem, że on ma bardzo dużo przeciwników, ile przeciwników, tylu zwolenników, ale ja jestem akurat tym szczęśliwcem, na którym ten produkt bardzo dobrze się sprawdza. Dwa kolejne produkty będą jednej marki. Będzie to marka Pomegranate i mam tutaj wygładzający peeling enzymatyczno-mechaniczny do twarzy. Te opakowania są w ogóle takie luksusowe i obłędne. Ja kupuję te produkty w drogerii Contigo. Z Contigo miałam kiedyś współpracę, teraz już nie mam. Ta współpraca trwała ponad rok, więc może powinnam Wam nagrać i się troszeczkę wytłumaczyć, jak to tam wyszło, ale to może następnym razem. Ten peeling bardzo fajnie wygładza i bluruje cerę. Jego się tam nakłada na chwilę, na twarz, na jakieś tam 10 czy 15 minut, dobrze kojarzę? Tak, 10-15 minut akurat trafiłam. I mamy go właśnie pozostawić, niech on sobie tam pracuje i później go zmywamy. I cera po nim jest taka, jakby ściągnięta jest z sebum. Ja bym go polecała dla skóry tłustej, chociaż nie jestem pewna, czy tutaj jest tak napisane. Zaraz zobaczymy. Jest napisane, że nawilża cerę, więc no nie wiem, ale no skóry tłuste też potrzebują nawilżenia. Według mnie ona ściąga nadmiar serum, usuwa taką tłustość z cery, mimo że ja mam suchą cerę, ale czasem jest tak, że czuję, że ona jest taka przemęczona i zanieczyszczona i potrzebuje czegoś, co po prostu wyciągnie z tej cery wszystko, co najgorsze. I fajnie bluruje tę cerę i ją tak odświeża, że faktycznie jest taka jak nowa i miło się ją później dotyka, rozjaśniona. Tutaj mamy napisane, że ekstrakt z granatu działa przeciwzmarszczkowo. No ja akurat walczę już z tymi zmarszczkami. Czasem mam wrażenie, że wpadam w jakąś psychozę, że mi się wydaje, że mam tyle zmarszczek, a tak naprawdę nie mam. Wszyscy mi mówią, że nie mam zmarszczek, ja je widzę i to jest takie kółko, że jestem wiecznie niezadowolona z działań przeciwzmarszczkowych różnych produktów, ale może faktycznie mam jakieś zbyt wysokie wymagania w stosunku do siebie i w stosunku do kosmetyków, ale ten produkt bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam. I też z tej samej marki mam przeciwzmarszczkowy krem pod oczy Anti-Aging. Jest on taki, też w bardzo ładnym, takim luksusowym opakowaniu. Ono jest szklane. Tutaj jest w ogóle takie chropowate, że teraz będę to macać. Ten krem bardzo silnie nawilża skórę i bardzo silnie ją odżywia, ale także ją koi i regeneruje. I według mnie sprawdzi się dla bardzo suchej, dla bardzo zmęczonej, dla odwodnionej skóry. Takiej, która właśnie ma faktycznie problem z tymi zmarszczkami, bo ten krem działa tak silnie nawilżająco i odżywczo, że faktycznie może się nam wydawać, że nie mamy tak dużo tych zmarszczek, no bo po prostu ta skóra staje się bardziej nawilżona, jednocześnie naciągnięta tak zdrowo, nie że ściągnięta, tylko po prostu ujędrniona. Więc jak najbardziej polecam ten produkt. Nie wiem, czy tu nie odbijam na wszystkie strony tym światełkiem. Kolejny jeden ulubieniec jest to masełko do demakijażu marki Liren z serii Oh Just Peachy, którą już pokazywałam Wam tutaj na tym kanale i na Instagramie. To jest moje drugie, tak, to jest moje drugie masełko i akurat jest ono tylko tak dwa razy tąpnięte palcem, więc
teraz zaczęłam niedawno drugie opakowanie. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi nie lubi masełek do makijażu, ale ja uwielbiam. Według mnie nie tylko świetnie rozpuszcza makijaż i radzi sobie właśnie ze zmyciem tuszu. Ja nie używam kosmetyków wodoodpornych, to może też to zaznaczę, bo też to może być ważne. Ale nie tylko świetnie sobie radzi z makijażem, ale ja go lubię też używać po prostu na czystą skórę do takiego masażu twarzy. Znaczy wiadomo, do masażu twarzy i później ją jeszcze myję jakimś żelem, bo wtedy ta skóra jest taka napięta bardziej. Takie sprawia wrażenie. Także ja tu widzę dużo zalet i ja bardzo lubię brzoskwiniowe kosmetyki i brzoskwiniowe zapachy, dlatego też troszeczkę wzięłam drugie opakowanie z tego względu, z tej brzoskwinki. Chociaż no, to jest takie kojarzące się z wiosną i z latem, nie? Ale ja lubię, bardzo lubię używać i dzisiaj chyba nawet nabrałam ochotę na taki masaż twarzy, ale dziś to może też i makijaż sobie zdejmę tym masełkiem. I co tu jeszcze mam? O, jeśli chodzi o produkty takie do masażu, mam tutaj Natu Handmade mandarynkowe oczyszczenie, odżywczy olejek do demakijażu i jest to moje trzecie opakowanie. Jest to moje trzecie opakowanie ze względu na to, że też świetnie usuwa makijaż, ale tutaj nawet jest napisane, że możemy używać tego olejku do masażu, nałożyć na skórę twarzy, masować okrężnymi ruchami i wymasować po prostu z siebie całe napięcie. I ja ten olejek częściej stosuję właśnie do masażu twarzy. Bardzo Wam to polecam. On też świetnie moim zdaniem sprawdzi się do masażu bańką chińską, jeśli chodzi o te masaże na celulit, takimi bańkami do nóg. Nie mam takich baniek, ale bardzo chciałabym je kupić i wydaje mi się, że będę testować z tym, bo to daje taki naprawdę fajny poślizg, a jednocześnie właśnie jak wykonamy ten masaż, to ta skóra nie jest właśnie tak bardzo tłusta jak po tym serum z Hoa. Jest troszeczkę taka bardziej smooth, bardziej taka aksamitna. Także tak, i jeszcze też super, no to jest mandarynkowe oczyszczenie, więc to super pachnie świętami, bo naprawdę czuć tutaj mandarynkę. I ja pierwsze opakowanie dostałam do testów od marki Natu Handmade i pozdrawiam bardzo, bo od tamtej pory kupiłam już dwa. Także jestem szczęśliwą posiadaczką i nieraz jeszcze wrócę do tego produktu, bo póki co nic fajniejszego nie przetestowałam, więc super. Jeśli chodzi też o oczyszczanie, mam kolejnego ulubieńca, piankę do mycia twarzy od Nature Queen, Start My Day, kofeina i żeńszeń. Ja miałam też pierwszą wersję pianki do mycia twarzy od Nature Queen i one, i tamta pierwsza, i ta druga są fenomenalne. Bardzo dobrze, dogłębnie oczyszczają skórę, nie powodując na niej ściągnięcia. Nie mają problemu też ze ściąganiem makijażu, bo ja gdzieś tam robiłam sobie też demakijaż tą pianką, wtedy po prostu za pierwszym razem myję twarz z tego makijażu, a za drugim razem już oczyszczam skórę, żeby była całkowicie czysta i fantastycznie sobie z tym radzi. Nie podrażnia skóry, zostawia ją naprawdę taką świeżą, oczyszczoną, świeżą, też gładką w dotyku, może to nie jest taki aksamit, ale ona jest właśnie wtedy taka wyraźnie rozjaśniona i nabiera takiego zdrowego blasku. Także ja polubiłam bardzo pianki do mycia twarzy dzięki piankom BioLove, które też Wam już pokazywałam nieraz na tym kanale i na Instagramie. I jeśli używaliście pianek od BioLove, to one są takie mięciutkie. Mam na myśli to, że one jakby tak troszeczkę natłuszczają skórę i wiem, że nie każdy to lubi, bo niektóre dziewczyny, z którymi rozmawiałam, które używały pianki BioLove, mówią, że mają wrażenie, że mają brudną skórę po użyciu tej pianki, bo wydaje mi się, że jest właśnie taka nawilżona. No i faktycznie tamte pianki BioLove nawilżają. Ja nie czuję się po niej brudna, ale ta jest taka bardziej porządniejsza, znaczy porządniejsza, nie chcę tutaj mówić, która jest lepsza, która gorsza, bo ja uwielbiam je w tym samym stopniu, ale jedna i druga dają troszeczkę inny efekt. Tamta faktycznie nawilża, a ta jest taka porządnie oczyszczająca i nadająca blasku, taka odświeżająca cerę. No i myślę, że faktycznie ta może sprawdzić się wielu osobom lepiej.
I kolejny produkt. Zbliżamy się już do końca, bo nie chcę tutaj, gdybym miała Wam pokazać wszystkie kosmetyki, które tak uwielbiam i używam, to zajęłoby mi to bardzo mnóstwo czasu, więc może rozłożymy sobie to na jeszcze jakiś tam inny film. Kolejny produkt jest to peeling do ust marki Recibo Sweet Spot o smaku soczystego arbuza. Wygląda to tak. On w środku, ja tego już niewiele mam, w środku wygląda tak. Jest to 9 gramów. Jest to moje trzecie opakowanie tego peelingu. Jest bardzo słodki, super peelinguje usta, usuwa właśnie te wszystkie drobniutkie skóreczki i po nim usta są bardzo natłuszczone i nawilżone, bo on zostawia taką delikatnie natłuszczającą, nawilżającą warstwę. Też nie wszyscy to muszą lubić, ale ja to bardzo lubię. I gdzieś tam no, powoduje, że te usta są takie pełniejsze, mają ten koloryt taki pełniejszy, soczystszy. Gdzieś tutaj też przy krawędzi ust, gdzie one zazwyczaj są jaśniejsze, to wydobywa jakby ten kolor i ja jestem z tego bardzo zadowolona. Też mam peeling do twarzy, który Wam pokazywałam ostatnio w Denku marki Recibo, taki ekspresowy. Znaczy teraz już nie mam, no bo zdenkowałam, który też jest rewelacyjny, ale jak się cofniecie do Denka, to zobaczycie i będziecie widzieć, o co mi chodziło. I dwa ostatnie produkty są to produkty marki Lire i są to produkty samoopalające. Pierwszy jest to samoopalający żel do twarzy z organiczną wodą kokosową Carmel. A drugi jest to brązująca pianka do ciała z organiczną wodą kokosową Cappuccino. I też czytałam dużo opinii, ale zazwyczaj czytałam na ten temat pozytywne opinie. Ja lubię mieć taką skórę mośniętą słońcem, mimo że nie mam jakiejś bardzo jasnej karnacji. Ja teraz nie mam żadnego samoopalacza na sobie i wydaje mi się, że nie jestem bardzo jasna, ale ja lubię gdzieś tam ten kolor tak troszeczkę wydobyć. Nie lubię bardzo sztucznej, bardzo brązowej opalenizny jakiejś takiej albo pomarańczowej, to już w ogóle, ale lubię gdzieś tam sobie raz w tygodniu nałożyć samoopalacz, żeby ta skóra była taka, miała, sprawiała wrażenie takiej zdrowszej. I faktycznie ten samoopalający żel do twarzy daje takie wrażenie i bardzo go lubię, wystarczy go nałożyć troszeczkę. On nie zostawia żadnych smug, nie zostawia plam. Ja jestem bardzo też dokładna, bo po niektórych wtopach, jakie zaliczyłam, no musiałam się nauczyć i musiałam być dokładniejsza albo całkowicie zrezygnować, a ja się tak łatwo nie poddaję. Dlatego no tutaj nakładam go bardzo ostrożnie i nigdy nie porobił mi żadnych smug. Gdzieś tam staram się masować tę skórę jeszcze przez minutę po tym, jak pomyślę, okej, chyba już, no to jeszcze właśnie wymasowuję. Tutaj z tą pianką tak samo. Ona daje bardzo subtelny efekt za pierwszym razem i ja nie nakładam jej później gdzieś tam drugi, trzeci dzień pod rząd, bo mi wystarczy ten efekt, jaki daje ona za pierwszym razem, czyli takie delikatne wydobycie kolorytu skóry, tego naturalnego, takie troszeczkę spowodowanie, że jest taka zdrowsza. I jednocześnie produkty naprawdę nie przesuszają skóry. Z samoopalaczami często jest tak, że one skórę wysuszają i co by było nie napisane, jakie one są odżywcze i nawilżające, to zazwyczaj tę skórę przesuszają. Ale tutaj, gdy nałożymy faktycznie tak jak ja, raz w tygodniu powiedzmy, to jest wszystko w porządku i gdzieś ta skóra się nie przesusza, ale no ważne jest to, żeby odpowiednio skórę do peelingu, do samoopalacza przygotować, zrobić peeling, depilację, wcześniej ją odpowiednio nawilżyć i później jest faktycznie ok. I przez to, że ja tak nakładam warstwę na tydzień, powiedzmy, no teraz już długo nie nakładałam, muszę do tego wrócić, to on też gdzieś brzydko nie schodzi. On schodzi równomiernie i nie robi mi przynajmniej żadnych plam. Ja nigdy nic takiego nie zauważyłam, ale myślę, że gdyby było widać, że mam zacieki i plamy, to narzeczony albo ktoś ze znajomych zwróciłby mi na to uwagę. Więc na swojej skórze, która potrafi zrobić nie lada problemy, sprawdza się super. No i co? Ja już Wam tak zaglądam tutaj, ale tutaj mam te sera z Everlane, które już Wam pokazałam. Na dzisiaj to tyle, wystarczy, bo długo to trwa, a mam jeszcze bardzo dużo pracy dzisiaj. Postaram się Wam podlinkować wszystkie te produkty, podlinkuję Wam też linki do moich społecznościówek i tymczasem żegnam się z Wami i lecę do pracy. Pa, pa!